Cześć moi drodzy, witajcie. Dziś chciałbym zaprosić Was na nowy podcast. Nie tak dawno jadłem danie z makaronem i przyszło mi do głowy... dlaczego by nie zrobić podcastu o makaronie? Przy okazji szukania materiałów na pewno sam dowiem się czegoś ciekawego. I rzeczywiście dowiedziałem się wiele rzeczy o makaronie. Będę opowiadał nie tylko o makaronie, będę również opowiadał o tym, co to są makaronizmy. Będę mówił o modzie makaroni. To wszystko bardzo interesujące, mam nadzieję. I myślę, że to jest dobry pretekst do tego, żeby posłuchać czegoś po polsku, poczytać. I jeśli robicie to regularnie, codziennie, to na pewno rezultaty przyjdą prędzej czy później. Niektórzy chcą, żeby rezultaty przyszły jak najszybciej, żeby jak najszybciej nauczyć się języka. A ja myślę, że nauka języka to jest fajna przygoda i wcale nie martwię się, nie czekam na to, na ten moment, że o! Już umiem doskonale język, nowy język i nie muszę już nic robić, bo przecież nauczyłem się go. Nie! Najprzyjemniejsze jest to, że słuchamy w języku, który lubimy, rozumiemy coś, to daje nam wielką satysfakcję i myślę, że sam proces nauki jest niezwykle przyjemny i myślę, że dlatego to robię. Jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Czy czekacie na ten dzień, kiedy już będziecie mówić doskonale po polsku? Czy cieszycie się każdym dniem, kiedy słuchacie czegoś po polsku, czytacie coś po polsku i rozumiecie? I to daje wam przyjemność, daje wam satysfakcję, daje wam motywację do dalszej pracy. Jestem ciekawy. Jak to jest u Was? Przysyłajcie swoje nagrania do mnie. Są dla mnie wielką nagrodą, wielką inspiracją. Myślę, że są też inspiracją dla innych słuchaczy, którzy na razie jeszcze być może są na trochę niższym poziomie, ale kiedy słyszą, jak Wy doskonale mówicie po polsku, to myślą sobie, o, inni mogą. Dlaczego... Ja nie mógłbym tak samo nauczyć się mówić wspaniale po polsku. Zatem zapraszam Was na nowy podcast o makaronizmach, o makaronie. Myślę, że to jest ciekawy temat i posłuchacie z przyjemnością tego, co powiedziałem na te interesujące tematy. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na moją stronę realpolish.pl, podcast numer 412. To jest właśnie podcast o makaronie. Być może Włosi zainteresują się najbardziej tym makaronem, bo myślę, że we Włoszech makaron to jest prawie jak religia, tak mi się wydaje. Włosi jedzą najwięcej makaronu na świecie. I myślę, że ktoś z Włoch mógłby zrobić na pewno o wiele lepszy podcast na temat makaronu, ale poszukam, być może jest, kiedy zacznę się kiedyś uczyć włoskiego, poszukam podcastu o makaronie po włosku. A tymczasem zapraszam Was na podcast o makaronie po polsku. Zapraszam bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.